Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was bardzo serdecznie w 29 odcinku z Cooking Simulatora Pizzeria Andeca. Moi drodzy, wyciągamy pizzę, bo jakby, no już na to jest najwyższy czas, żeby ją wyciągnąć. W poprzednim odcinku ją zaczęliśmy, teraz ją skończymy i zobaczcie, że jest świetnie, po prostu tylko ja tak potrafię zrobić. Tylko ja. Tylko mła. Dobra, dawaj to, nic się nie przyjarało, oddajemy, bo się za bardzo zaszportałem z tym wszystkim. 7 minut, no może będą te 5 gwiazdek, poczekaj. No! Bardzo dobrze. Margarita New York. Dobrze. Nowojorska średnia. Proszę mi to tutaj. A co? Cyk, cyryk, cyk. Wałkuj pan. Oczywiście chcemy marynarkę. O. Mocelka. Jezu, ona też mi się już powoli kończy. Skończyła mi się mozzarella. O nie! O gosh. Dawaj to. Idziemy po mozzarellę. Dawaj kosz. Mozzarella, no otwórz tą lodówkę. Dobra, mamy kilogram, okej. No, zamknij to! Dziękuję. Tu trzeba to, bo tam jest te crudo jeszcze 200 gram, trudno. Opróżniamy to, dajemy tu. Lecimy. No, pełny pojemniczek mozzarelki. Kilogram, bardzo dobrze. Mozzarelli nigdy dość, moi drodzy. Dobra, i bazylka 24. Okej, proszę bardzo, uprzejmie, serdecznie. 12. Już nawet nie wiem, słuchajcie, gdzie dawać. Tu dam jeszcze, będzie więcej. Trudno. Może się nie przywalą, że jest nierównomiernie rozprowadzone. No delikatnie może jest, no i co? Moja cudowna pizza, tak? Ja wydaję najlepsze pizzuje na świecie. Czy ktoś to wątpi jeszcze? Nie ma wątpienia w moją pizzę. Ojej, a piecyk co tak wystygł? Dobra. Średni talerzyk. Cyk. Czekamy. Weź tą dechę. Jezus. No i czekamy. Wyciągaj. Taka margaritka. Proszę bardzo. Hops. Cyk. Poszło. 5 gwiazdeczek. Bardzo dobrze. Tono e ci poja. Ojej. Czy tak to się czyta? Chyba tak. Mała neapolitańska. Średnia tej. Na pół mi daj. I marynarka na wstępie. Patrzcie. Dobra, krojona mozzarella 60. Tuńczyk parzony, czerwona cebula, krojona, kapary. No. Tuńczyk parzony na pewno był. Cyk. To jest to. Dobra, to oddaj mi to przy okazji. Czerwona cebula, krojona, proszę bardzo uprzejmie. Kapary gdzieś były, czekajcie, gdzieś tu je widziałem, tu? Karczochy, bakłażany, cebula biała, cukinia. Ej, no gdzieś były, przecież widziałem. Szpinak, przecież jest na pewno, tutaj, oczywiście, no tak, i wszystko poleci, pięknie, nie?
Nie mam miejsca na półkach. Twórcy nie przewidzieli, że to jest tyle składników i ktoś się może nie pomieścić, tak jak ja. Tuńczyk parzony. 32. Dobra. Czerwona cebula krojona, proszę bardzo. Oni chcą 16, dostali 12, więc dostaniecie 28. Cyk. I kapary 16. No dajże mi to. I kapary 16, proszę bardzo. Czy one będą znowu mieć lewitacją? Myślę, że tak. No pewnie. Tu nie może być normalnie w tej pizzerii, słuchajcie. Tu nie może być w tej pizzerii normalnie, naprawdę. Po prostu nie może, no. Wszystko mi wisi, leci, wszystko. Wszystko. Dobra, tam się smaży. Dawaj mi mały talerzyk. Smaży, piecze się, a nie smaży. Zamówionko, cyk. Nawet nie wiem co, nie chcę patrzeć na razie, bo zaraz się pewnie przeżegnam, jak to zobaczę. No. Cyk. Czy ta pizza mi się... No nie wierzę. Naprawdę? I to jeszcze łopatką strąciłem? No kurde. Jakim cudem? Jak? Jak? To jest to. Tam mamy primaverę. Co znowu? Kapary? Oczywiście, tak, tak, tak. Pewnie, pewnie, pewnie. Dobrze, rozmiar napolitańska średnia. Czy to jest... Nie, to jest małe, daj to. To jest średnie. Czad. Sos buffalo. Takiego sosu nie kojarzę, kochani, więc jesteśmy już jakby... Mamy problem. Aioli, hummus, alfredo, bla, 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 rancherski. Nie ma takiego... Ja pierdziu. Nie ma takiego sosu. No przecież to jest hit. Gdzie to jest ten buffalo jakiś? Tu. Proszę uprze... Ojej. Ostry sos litr. Okej. Okay. Okej, okay, na ostro. Ojej. Czy trzeba dwie buteleczki? Proszę bardzo. No weź. Dobra, mamy litr masu 750. Dobrze. Ile masło jedno ma? Jestem ciekawy. 250 coś tego ten? 150. Ojejku, to będziemy się z tym masłem teraz tak rozdrabiać po jednym? No błagam! Daj mi to jeszcze jedno masło. Jesus! Ocet, ocet gdzieś tutaj był. Nie? To był żart, że był? Czekajcie, no, no przecież jakim? Co? Ojej, a co ja tak... Co to było za... Płynny dym, melasa. To chyba nie mam octu zwykłego. Nie mam zwykłego octu? Dobra, nie było, nie kojarzę butelki. 150. Jeszcze troszkę. Dobra, niech będzie. Sos, o Jezu. Worcestershire? Worcestershire? Co to jest w ogóle, przepraszam? Płynny. Ojojojojoj, to takie jakieś chyba coś piekielnego. 8, no jeszcze 2. Nie! Nie!
No weźcie! O mililitr! No to już jest żart. Nie, się tak nie bawię. Gdzie jest pieprzka jen? Tutaj. Zrobię tak, zobaczymy. Może wyjdzie, co? Nie wiem, pewnie nie, ale... Czosnek w proszku. Czy ja miałem czosnek w proszku? Nie? Dziwne. No chyba nie. Papryka w proszku. I sól jeszcze. Nie cukier, sól. Aha, zamykamy, super. Ja wiem, że ten sos nie wyjdzie, na 100% on nie wyjdzie, więc jakby... Wyszedł? Ej! Wyszedł? Oh yes! Oh yes! No dobra. No i bardzo dobrze, że wyszedł. Ma szczęście, że wyszedł. Piec mi się oczywiście... To jest jakiś żart. To jest po prostu żart. Słuchajcie, żart roku. Ja już nie mam miejsca, słuchajcie. Czekam, aż wyjdzie ten nowy co? Nowy cooking, bo już bardzo, bardzo blisko jest do niego. Mozzarella 100. Parmezan krojony. Okej. O, pomidor koktajlowy. Gdzieś tu by, proszę bardzo. 160. Idealnie. Prosciutto crudo. Ojej. Ojej, to ja muszę znowu crudo wcisnąć tu? Jak to? Gdzie je dałem? Tu. Tu je dałem. Tu. I to widzę, że znowu rukolka wjeżdża. Czy ja ją wyciągnąłem? Czekajcie. Tak, czy nie? Nie wyciągnę. Czekajcie. Dobra, jest cicho. Wszystko jest super. No dobrze, to prosciutto crudo poprosiłbym. Ile? 120. No, świetnie. I rukola 14. No i proszę bardzo, i jest pięknie. Piękna rukolka, wszystko jest super. Dawaj mi pizzkę do pieca. Cyk. Trochę to jeszcze przyspieszymy. Proszę bardzo. I moi drodzy, czekamy, aż się upiecze i kończymy na dzisiaj. Oj. Ale powiem wam, że jakoś tak nie wiem. Tyle tych sosów. Ja naprawdę się nie pomieszczę. To powinno być w ogóle większe, albo jakiś powinien być taki upgrade, że wiecie, większe stanowisko do czegoś tam. A zaraz sobie zobaczymy, czy coś takiego w ogóle istnieje tutaj. Jak większe stanowisko, albo, nie wiem, inna kuchnia, większa kuchnia, lepsza kuchnia, szybsza kuchnia. Wiecie, o co chodzi? Cokolwiek. Bardzo bym chciał. Chociaż nie wiem, czy się da. I teraz właśnie widziałem, że w Cooking Simulatorze, słuchajcie, w tym zwykłym jest taka fajna, nowoczesna kuchnia, a ja byłem w takiej starej, jak nagrywałem tego Cookinga 2 lata temu. Także widzicie, takich rzeczy teraz, w sensie wtedy nie było, jak ja to robiłem. Teraz już są, no. Koniec. Będą 3 gwiazdki, czy zabierzecie mi za 8 minut? Jest okej. Dobra, pokaż mi tego Perk Huba, ale tutaj chyba... Nie wiem, co tu, nie mogę. Rozruchomiony piec zawsze utrzymuje to. O, to bym chciał!
A tu jakieś questy, coś patrzcie, tutaj nam czegoś brakuje, bla 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 bla, pizza pro. Ej, no to my nie możemy sobie nawet kuchni zmienić? Prawdę? Sos szokoladowo-orzechowy. Nie, 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 absolutnie. Kurde, no. Szkoda. Szkoda. No dobra, moi drodzy, kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Oczywiście, jak zawsze, standardowo. Lowki, kiski, besoski. Dziękuję was bardzo mocno. Słyszymy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Buzi, buzi. Pa, pa.